Wieloletnia praca w filmie kryminalnym zasługuje na to, żeby uznać, iż pracowała z narażeniem życia i zdrowia. Nie wiem, po tylu latach to trudno powiedzieć, że ulgę. No. Jestem zadowolona. Doczekałam się tego, że satysfakcję. Uznano pracę pierwszej Świadkowie Jehowy tego nie robią. Świadkowie Jehowy nie chodzą po sądach. Nie mszczą się. Bo po co? Wyroku liczy po co? Prawie 300 stron. Po gdzie, co? 300 no, stron. Żadna kwestia wątpliwa w tej sprawie nie została. A poseł Paweł powiedział, czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Mecenas Marek Małecki powiedział, że na ławie oskarżonych zasiedli ludzie, którzy swoje życie poświęcili na prowadzenie najtrudniejszych spraw w Polsce pod koniec ubiegłego wieku. Świat diabła, świat szatana. Ci tam, ci ludzie na jednym wózku jadą. Czy to jest oszustystyczna firma Play? Czy to jest oszustystyczna firma Orange? Tłumaczenia się z tego, że nie popełnili żadnego błędu, nie popełnili żadnego przestępstwa. To jest takie pyrrusowe zwycięstwo. Sądy pierwszej instancji trzykrotnie ich uniewinniały, a od wyroków apelację składała prokuratura i oskarżyciele posiłkowi. Sprawa dwa razy trafiała do ponownego rozpatrzenia. Po ostatnim wyroku uniewinniającym, który zapadł we wrześniu 2015 roku, prokuratura okręgowa w Warszawie zdecydowała, że nie będzie składać apelacji. Odstąpiła od niej też jedna z oskarżycielek posiłkowych, matka jednego z policjantów, którzy zginęli w akcji, Dariusza Marciniaka. Matka drugiego, Mariana Szczuckiego, zdecydowała się na apelację. Polski.